Łukasz, musiał przyjść ten moment, moment pierwszej porażki. Powiedz, jak ty ocenisz to spotkanie z perspektywy boiska? No tak na gorąco mogę powiedzieć, że dzisiaj za mało daliśmy, żeby wygrać ten mecz. Źle się ułożył dla nas. Karny, nie wiem czy słuszny, nie wiem, muszę później zobaczyć, jak wszyscy. Przeanalizujemy to i damy siebie wszystko w Chojnicach. Powiedz mi, czym zaskoczyła nas Stal, że to ona wywozi 3 punkty z Bukowej? Myślę, że tak na gorąco nie ma co mówić. No przegraliśmy po prostu mecz. Trzeba wyciągnąć wnioski i jedziemy dalej, nie poddajemy się. Przed wami ten taki maraton spotkań. Ta porażka jakoś na was wpływa dodatkowo? Myślę, że mobilizująco. Na pewno dzisiaj jesteśmy bardzo źli na siebie, ale nie poddamy się. Dzięki wielkie. Dziękuję.